Siemanko, z tej strony Milo i dzisiaj zapowiada się świetny dzień, ponieważ zaczynam od skateparku, później będą urodziny mojego kolegi, jadę na grilla i ciekawy konkurs, ponieważ zbliża się dzień dziecka, ale to dopiero za chwilę. Idziemy na zakupy, ale najpierw pójdziemy na loda. Dwa lody po jednej lodzie. Smacznego. Jakie lody masz? Stracciatella, pistacja i mango. No. Że deska jest? Ale zobacz, co Miłosz wyhaczył. Pojedziemy, patrz. Zobacz, to Miłosz mówił o tym samochodzie. I wiesz, co wam pokażę, co chcę kupić. Chcę kupić takie coś na dzień dziecka, że jakby masz tutaj taką tarczę, wiesz, do której się przyczepia piłka. Mhm. Nie? I też ma drugą tarczę i rzucam piłką i ona musi złapać i ona się sama przyczepi. I taką malutką brameczkę, wiesz, na wiesz, u nas w przedpokoju można sobie zagrać. A wiesz, taką malutką brameczkę. Tam innego nie dam, tam nie dam. Jest to ty, mój ulubiony zestaw! Tata, to jest mój ulubiony zestaw! Lego Ninjago! Co? No! Tak, Milo, ja chcę! Ale super! No właśnie! Takie Marcy. Coś, że tutaj bierzesz nogi i tak mi tak skaczesz! Marcy, tak, tak! Patrz. A wiesz co? To tak to mogę sobie, bym tak to jeszcze chciał ten zestaw, dlatego że on ma tutaj cztery ręce, tylko nie, tego nie widać. To? O, to jest tak. A umiesz to? To jest to, co kupam. A umiesz skakać? A jest niebieska? Nie, a umiesz tym skakać? No, tak, ja tak trochę umiem. Tylko w kroksach. Poczekaj, spróbuję. W kroksach. Nie, w kroksach nie jest zbyt gorzej, ale... Jest niebieska. Na serio? Z okazji Dnia Dziecka razem z Carrefourem przygotowaliśmy dla was wyśmienity konkurs. Tam można wygrać zabawki! Więc jest mega fajnie. Ja się bardzo cieszę, a ty? Oczywiście. Konkurs Obudź Świat Dziecięcej Wyobraźni jest bardzo, bardzo prosty. Wystarczy napisać krótką historię w komentarzu, a dokładny opis macie tutaj na dole. Ja wybiorę 5 najlepszych historii, a Lenka z kanału Hejka tu Lenka wybierze kolejne 5. Regulamin konkursu jest w opisie i trwa od 16 do 23 maja. Hejka tu Lenka, super, że jesteście dzisiaj. Będziemy się bawić z taką oto bańką piłką. Bierzemy. A to trzeba napompować. Milo! Mam to, to mam to! Tą bańkę, no! To! Wszystkie banki! Tak, to jest to! Którą bierzemy? No nie wiem, no nie wiem. Może bierzemy. Ura. Proszę bardzo. A teraz idziemy po jeszcze jedną zabawkę, którą teraz ja wybiorę. O, frisbee. Chciałam sobie go po prostu na hulajnogę. Ale fajny plecak. Od razu jest z kółkami? No, ten plecak? No, że to jest hulajnoga i plecak. A, ekstra. Ale świetny. No, widzisz? Zakręcam plecak. I jedziemy. No. Chłopaki, to bierzemy teraz kijki do skakania. Zrobimy wyzwanie, challenge. Co wy na to? No. Weźmiemy to. Czerwony i niebieski. To Marcel, szukaj niebieskiego. No to szukaj. W opakowaniu jest na pewno. Musi znaleźć. Jaki kolor szukasz? Niebieski. Ale kiedy nawet nie będę skakać. To poczekaj, to chwilka się nauczysz i będzie okej. Mój rekord to 2. O, super. Ale w tym samym czasie. 3, 4.
3, 4. Ja coś rzucę jeszcze raz. Nie. 3, 4. Jest! O, dobrze! Bo co chcesz? Tutaj się zakłada w nocy. W nocy zakłada się takie coś i tu są lasery. Jak dotnie się, wiesz, laser dotnie tego, wiesz, walka, wiesz, na przykład za regałami, wiesz, dotnie tutaj tego właśnie, to wtedy, wiesz, to wtedy jakbyś dostał, wiesz. A to jest jeden pistolet czy dwa? Dwa. To co, bierzecie? Niebiescy. No. Konkurs polega na tym, żeby napisać ciekawą historię związaną z jedną zabawką, którą ja wybrałem, albo Lenka. Lenka z kanału Hejka tu Lenka wybierze 5 historii, ja wybiorę też 5, więc aż 10 osób zostanie wynagrodzonych. A w drugim filmie razem z Lenką nagramy te 10 historyjek. I pamiętajcie, że historia ma być tylko z jedną zabawką. Jest bardzo i to bardzo duży wybór zabawek, więc trudno wybrać te najlepsze, ale zaraz wam pokażemy, co wybraliśmy. Więc tak, mamy tutaj, powiedz Martyś, bo ty to wybrałeś? Lego Ninjago, największy dla mnie i najlepszy zestaw. O, zobaczcie, ile tutaj mamy ludzików. Tak, następne. I mamy 2 kijki do skakania. Pierwszy jest czerwony, a drugi jest niebieski. Tu mamy bańkopiłkę. Zobaczcie. Bańkopiłka. I teraz ja zareklamuję. Mam tutaj samochodzik jak Ferrari. Brrr, brrr, brrr. I mamy super lasery, którymi dzisiaj będziemy w nocy się z Marcelem strzelali. A teraz idziemy na skatepark, żeby przetestować nasz nowy samochodzik. Milo, może... Jak będziemy dorośli, będziemy sobie w nim jeździć do Warszawy. Dzisiaj idę z Marcelem na Avengersów. Idziesz z nami? Nie. Dlaczego nie chcesz iść z nami? Bo nie. Co? Bo nie. A dlaczego nie chcesz iść? Bo nie. Naprawdę? A co będziesz robić w tym czasie? Na skateparku. Jeśli zwycięzca wybierze mój film, to ja dla niego przygotowuję zestaw o wartości 300 zł, a jeśli wybierze Lenkę, Lenka robi dla niego. Jak po urodzinach? Fajnie. Fajnie było, co robiliście? Wsadzaliśmy dmuchawce do buzi. Co? No. Dmuchawce do buzi? Każdemu. Tak? Każdy, kto otwierał buzi, to... A i gdzie w pizzerii byliście? Jedliście pizzę? No. Tak. Jest Shakira. Nie, nie ma Shakiry. Ja nie wiem, czy ona żyje w ogóle, ten pies. Ona żyje. Żyje? Żyje. Bo ty się bałeś tego psa bardzo. Nie, bo ona mnie tak ganiała. A jest Shakira? Mnie jest zamknięta, bo mnie pogryzła w kolano i w kolano. Naprawdę? Mnie też pogryzła. To wy razem na mnie. Dobra, to. Ale nie, najlepszy bramkarz. No, on jest najlepszy w bramkach. To jest 0, stawcie na 0. Dobra, bramka. Dobre, dobre podanie do ciebie, dobre. Jeszcze nigdy, ale zdałem bramkę, tak? No, jeszcze nigdy nie przepuściłem żadnej bramki, tak, tak. Wiedział. No. Miłosz Mazur, nie. Jak ten bramkarz stał? No! Dobra, już spokojnie, już spokojnie. Dobra, to dzięki, Miło! Teraz jesteśmy już na grillu i gramy kręczną. Już nie mogę się doczekać, żeby to otworzyć. No to otwieramy. Dużo tego jest, wszystkiego. A słuchaj, tu jest też książeczka. A jak składać, tak? Jak to wszystko... Sporo tych elementów jest. Oj.